No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony. Kolejny odcinek Hogwarts Legacy na moim kanale. Witam was serdecznie. Co dalej? Co dalej? Moi drodzy, odszukaj motyle w zakazanym lesie. Odszukaj motyle w zakazanym lesie. Jest to zadanie poboczne, które miałem. Stwierdziłem, że najpierw chciałbym maksymalnie tutaj wyczyścić sobie zadania poboczne i dopiero później brać jakieś nowe możliwości, żeby był porządek. Wiecie, bo to, co tutaj widzicie, byliście świadkami w 98% przypadków, jak rozmawiałem z daną osobą. Jeśli chodzi o te motyle, to chyba przy okazji, nie wiem, odcinku z lasu. Także pana Williardsey, czy jak ona tam się nazywała, wspomniała, że motyle znajdują się tu za mostem. Także idziemy, szukamy motyle, cokolwiek one oznaczają. Kaczeńce gdzieś tutaj. Lumos. Revelio. Tam już coś mamy. Są motyle. Dobra, i gdzie te motyle poszły? Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Dobra. I co? Revelio. Idziemy dalej. O, panie, idziemy na prawo. Czekaj, czekaj, czekaj! Kamień księżycowy. Dobra, to mi się przyda. Ale gdzie to mnie prowadzi? Miss Willardsey will never believe where the butterflies led me. No gdzie mnie doprowadziły? Revelio! Look what we have here. Podążaj za motylami, odblokowano osiągnięcie. No dobra, ale no i co? Wróć do pany Williardson. Matko, co za misja. Cóż za misja. Dobra. Incendio. O, nie to. Dobra, lecimy, nie będziemy tylko i wyłącznie, a czekaj, gdzie jest panna? A tam jest, dobra, lecimy. Tutaj jakaś schadzka miłosna. Revelio. Zobaczmy Revelio. Tu coś jest. Merlinowska chyba. O, to... A, dobra. Wiem. To zaklęcie, które blokuje latanie tutaj. Ale słusznie, bo wiecie co, ja mam odnośnie latających takich rzeczy bardzo, ale to bardzo negatywne wspomnienia względem chociażby GTA 5, nie? Bo nie wiem, czy wy pamiętacie. Oj, nie tędy. Sorry. Nie wiem, czy wy pamiętacie, czy w ogóle graliście w GTA Online dokładnie i tam opresory. No powiem wam szczerze, że dzień, w którym opresory pojawiły się w GTA Online, to można by było przekląć to. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? Oczywiście, że tak. They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see. Should I dare? Wiesz co, no lepiej nie idź tam. Lepiej nie idź, bo to jest takie bardzo... Może nie trudne, ale niebezpieczne, wiesz? Lubię takich nerdów. Po prostu sam utożsamiam się de facto jako nerd i... Kurczę, no takie osoby
Ja też jestem człowiekiem tolerancyjnym, więc staram się każdego po prostu gdzieś tam szanować i rozumieć jego zajawki, którymi się kieruje, no ale... Dobra, teraz tak, zaginione astrolabium. To na pewno nie znajdę, to też na pewno nie znajdę. To te astrolabium spróbujmy. Spróbujmy to astrolabium, może mi się uda jakoś tam to znaleźć. Co to w ogóle jest? Czekajcie, to są eliksiry. You're back. Nice to see you again. Nie, okej, okay, dobra. On raczej mi powie, jak będzie dostępne ulepszenie. A może też muszę w dalszym ciągu te wyścigi tam robić. Dobra. Czym prędzej? Miotułka, miotułka, miotułka. Gdzieś jakiś leci, cholera wie co. Znaczy, leci, cholera wie co. Jechał pociąg, nie? Revelio. Dobra. Revelio. O. Pyk, dzień dobry. Kilt. Stary, chociażby dlatego, że... Dlatego, aby nosić tego kilta, to... Albo kilt, w zasadzie nie ma kilta. To mógłbym, cholera, to założyć, żeby zobaczyć, jak to wygląda, nie? Dobra, zanurkuj w jeziorze. Zobaczymy, jak to daleko jest. Mam nadzieję, że będę mógł z poziomu tutaj... Oho! Dobra. Cyk. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Okej, okay, nurkujemy. Jak zginę, to będzie lipa. Geometryczna peleryna domu. Nie. Tu jest coś niebezpiecznego. Astrolabium. Mamy. Dobra, wracamy. Nie, no chyba... Wiecie, co też będzie tutaj fajną rzeczą? Jeżeli będę mógł, a wiem, że będę mógł to robić, jak będziemy mogli hodować zwierzaki. Tak, zwierzaki to będzie zdecydowanie coś fajnego. Dobra, podbiegnę sobie, pozwolicie, tutaj. O, nie, nie. Nie wiedziałem, że to tak działa, ale spoko. Tutaj boczkiem, 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 bo pamiętamy, że... Było. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Tak. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Okej. Okay. Mamy kolejną maskę jakąś, która mi teoretycznie nie jest potrzebna. Dobra, jeden punkt talentów. Na ten moment też nie jest mi to potrzebne. Dobra, J jak żurnal. I teraz tak, zadanie profesora Sharpa. No, ten napar gazowy by się przydał, nie? Bo tak, tego nie zrobię. Tu mamy sugerowany poziom 30, to czyli 8 poziomów wyżej. Nie ma opcji. I tutaj nowy przeciwnik na korcie przywoływaczy.
kurza stopa, no. Dobra, czekajcie, tu coś mamy. Tu na pewno nic nie zrobię. O! Dobra, bierzemy to, mamy 57. To zdecydowanie lepsze niż to, co mam. Żyćko bardzo fajnie mi podskoczyło. I teraz tak, co tu mamy? Błotoryje, pająki. A tu oddawane, aha, okej. Okej. Nic ciekawego. Nic ciekawego. To co, moi drodzy? Idziemy po jakieś nowe zadanie? Czy spróbujemy tutaj polatać trochę? Jak myślicie? Zlokalizuj. Pokaż mi to. No dobra. To idziemy tam. Zobaczymy, o co chodzi. Mówię, nie ma co pędzić z zadaniami głównymi, bo i tak nie jest to w żaden sposób powiązane ze sobą. Przynajmniej dowiedziałem się właśnie tego, że żadne zadanie poboczne nie znika przed ukończeniem. Na przykład ukończysz jakiś tam wątek fabularny i mimo wszystko masz 100% możliwości zrobienia zadań pobocznych. Co ty robisz tutaj? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? Dobra, wchodzę. I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. Dobra, fantastycznie. Try to beat that. Spróbuj to pobić. Nie ma problemu. Tura Andrzej. No i elegancko. I ja będę to potrzebował. Akio. I'll let you have that one. Akio. Nie, tak miało być. Dobra. 30 do 50. Nie, ja potrzebuję to. Dlaczego? To jest takie proste. To jest takie proste, a ja się z tym tak pierdzielę. Nothing to it. Tędy nie polecę. Akio! Jestem po prostu niepocieszony. Jestem niepocieszony, no. I won! Nie. Robimy rewanż? We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Oczywiście, że tak. I'm game for another round. Grand. You could use the practice. Nie zostawię tego tak. Nie zostawię tego tak. The ever-changing game. Przecież to jest... Akio. All in the wrist. Not bad. Akio. Próbuj. Dobra, on na brązowym poleciał. Elegancko. No było epickie, wiem.
Gdzie? Try to beat that. Jakby to ładnie zrobić, skoro on i tak ma już na 50. Akio! Emis będzie? Tie game. At least you didn't beat me. Dobra, bo to można w nieskończoną... We should have bet a few galleons on that round. No i... Care to go again? Nie. Another time, perhaps. Can't say I blame you. Perhaps come back when you're a bit more prepared to beat someone of my skill. Stary, nie gadaj, że mi się to... To mi się będzie pokazywać, dopóki ja go nie pokonam, czy o co chodzi? Czekaj, misję. Dobra, wiecie co? ZW. Nie rozmawiamy o tym. Nie. Nie. Po prostu nie. Nie, to jest misja na inną część. Po prostu to jest... No nie. Nie i już. Zobaczę, gdzie mi to w ogóle zaznacza, to zadanie. Nie zaznacza mi żadnego zadania. Dobra. Moi drodzy. Idziemy tutaj, idziemy jakieś nowe zadanie wziąć poboczne. Trudno. Trudno albo nie trudno, bo... I've always said that travel broadens the mind. It's like a place right out of a story. Bardo Beaumont should have returned by now. Kto bardziej będzie miał zadanie, które jest... Czekaj. Zniknięcie. Okej, okay, uchwyty różdżek. Zrobimy jedno i drugie. Had by dark wizards he was. Excuse me. Did you say something about Bardolf Beaumont? I did. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolf. Only he's gone missing. Rumor is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. No przestań, ja im pomogę. Why would Bardolf want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Do you think Bardolf may have simply run off? No. Bardolf's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. Dobra, pomogę ci. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolf was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper. One that Claire knitted herself. A może dlatego, że miał... Claire will be at her shop if you'd like to speak with her. Okej. Okay. 300 parę metrów. Czy to jest ta Claire? Upper Hogsfield is being terrorized by Ranrock's loyalists. It's not right. I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here.
no regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolf dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. To jest święty mąd. At my wit's end. How did your brother Bardolf end up in St. Mungo's? Bardolf had spent the entire day handpicking herbs and roots for us. When a group of Ranrock's lot appeared and demanded the harvest for themselves, Bardolf refused. In their anger, they hurled him against a rock and robbed him. The moment he left St. Mungo's, he vowed revenge. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. Dobra. Mung, święty Mung to jest gdzieś tam założyciel szpitala. Okej. Okay. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Where, precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. Dobra. Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Baldolf and I grew up here. No, we are standing firm. Once my brother returns, then we shall decide what to do next. He's gone to seek Victor Rookwood's advice. I didn't approve of that idea, but perhaps in the end it will help. Dobra, mogę ich przepędzić. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury or worse. Please be cautious. Damy radę, to jest prosta, te proste zadanie. Dobra, rozbijanie obozu. Ile mamy? 190? A masz dychę. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. Tam coś jest dla mnie, ale... Okej. Okay. 100 parę metrów w tamtym kierunku, to w miarę szybko mi to pójdzie. Zrobię jeden obóz, później ogarnę to, co się stało z tym bratem. Revelio. Bo jeszcze coś mamy. Dobra, są tam na dole, elegancko. Ty, normalni ludzie koło nich chodzą i nic się nie dzieje. One less human to worry about. Protego. Oj, oj. Fuck. Co jest? Incendio. Expelliarmus. No! I will make you pay. Incendio. Protego. How nice of you to stop. Someone's here. No! I will make you pay. Arrogant! Accio! Protego! Leviosa! Lucky, that's all! I won't rest until... Your blood's on Ranrock's hands. One camp down, one more to go. No dobra. Czy będzie jakiś... Revelio. Jakiś skarb, coś, tego, tamtego nie będzie. Okej, okay, 130 metrów w tamtym kierunku. Wiecie co, no 24 ten. 24 eliksiry. Such arrogance. Tak, gdzie oni są? Oni są tutaj. To ja robię tak. Accio. Incendio. Expelliarmus. What an unfortunate disappointment. Accio. Dobra, jeszcze ktoś?
Such arrogance. Rebellion. Incendio. W miarę poszło, okej. Both camps cleared. Adam Beaumont will be glad to hear that. Dobra, nic to zdecydowanie nie ma. Nic to zdecydowanie nie ma, więc mogę powiedzieć, że wszystko jest za mną. Abandoned long ago, no doubt. Lumos. Co to jest? Akion. Protagon. Revelio. I co mi to... Czekaj. Co mi to daje? Czy jakoś tam na górę mogę wejść? Co jest? Zdecydowanie muszę na górę wejść. Orpa. Akion. Nie to! No właśnie. Revelio. A przepraszam bardzo, co ja wsysnąłem w tym momencie? Nie mam za chiny. Okej. Jesteśmy w środku, czyli... Revelio. Ominęliśmy wszystkie pierdołki. That wasn't so difficult. Odkryj więcej tętniących źródeł starożytnej magii. Ukończ ich wyzwania. Zbierz ślady starożytnej magii. Wow! Dobra, dobra, czekaj, bo tu mamy na pewno schody, które są jakoś zakryte, a tu niżej co my mamy? Okej, po prostu wyjście. Dobra, wróć do Claire. Tak, jakieś te... Ślady starożytnej magii, czyli jak co? Jak odblokuję więcej śladów starożytnej magii, to być może będę miał więcej tamtych prostokącików. Czyli więcej użyć magii. Bo wiecie co jest? Gdzieś tam w jakimś filmiku za dużo tego nie oglądałem, ale w filmikach właśnie gdzieś zwiastujących Hogwart był taki moment, że ten czarodziej, który tam był sterowany przez gościa, który stworzył postać, no miał więcej niż dwie takie w prawym dolnym rogu niebieskie prostokąciki, nie? Czyli co najmniej trzy na przykład użycia miał, nie? Hello, Madame Beaumont. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? Normalnie, zabiłem ich. Znaczy nie, tu się nie ten. I managed to catch them off guard. When my brother returns, this news will mean the world to him. You saved our hamlet, my young friend. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. What do you have for sale? Dobra, pokaż mi, co masz na sprzedaż, kobieto. What you looking? Thank you. Sincerely. Dobra, trupi fetor.
Sprzedajemy to, co jest nam niepotrzebne. I idziemy dalej robić zadania, bo to... A to jest niezidentyfikowane, więc teraz je zostawiam. Ozdoba z czaszki jelenia. Elegancko, ukończ misje poboczne. Dobra, to odblokowałem. 22 poziom nadal jest. I teraz tak. Ja jestem tutaj, ale przecież mam... Powinienem mieć jakieś sensowne zadanie. Bratnia, proszę. Sugerowany poziom 17. No, damy radę. Mapa. Zlokalizuj na mapie. Gdzie to jest? O, tutaj nie byłem. Dobra. Tutaj nie byłem, więc czym prędzej trzeba się tam udać. Przy okazji mamy możliwość tam odblokowania szybkiej podróży. I should investigate. Czekaj. Sensownie jakoś muszę to zrobić. Użyj depulso, by wepchnąć coś przeciwnika w powietrzu. Ukończ walkę, nie używając eliksiru wigenowego. Pierdziele depulso. Rebellion. O, tam mamy jakieś ten... Dobra, czekajcie. Dobra, niech będzie. Gdzie jest to depulso zakichane? Expelliarmus, to nie. Depulso, dobra. Albo? Depulso! Akion! Incendio! A, okej. Okay. Dobra, chwila. Mamy to. Normalnie człowieku mówimy jej, co się działo, że jej brat został zamieniony w takiego nie za miłego, przyjemnego, pomarańczowego getraszki. No i bierzemy to. Nie będziemy kłamać przecież. Cholera, te poboczne zadania to tak nie bardzo, nie? Wizja dziennika. Nie znoszę, że się boję, ale już za późno. Na razie opanowałem dwie z tych klątw. Robić co mi każą, jeśli chcę nauczyć się więcej. Powiedziano mi, żebym nie ufał czarnoksiężnikom, ale nie spocznę, dopóki nie opanuję dość magii, by ochronić Claire. An entry from Bardolph's journal. He overheard whispers, a plan, something to do with him. Podrażające, co widziałem. Stworzyli Inferiusa. Okaleczone zwłoki wróciły do życia. Próbowałem ukryć przerażenie tym widokiem. Niestety chyba się na mnie poznali. Muszę ich przekonać, że nie jestem szpiegiem i nie zamierzam im przeszkodzić. O, jeśli się nie uda, obawiam się, że będę następny. Okej, jest bardzo fajne zwierzę, Memortek, ale ja nic nie mogę z nim zrobić. Dobra, tutaj coś mamy.
Tutaj coś mamy. O, tutaj, dobra. Co on tak napierdziela? Dobra, panie kolego sympatyczny, to biorę tu. Zostawię sobie to w takim. This looks intriguing. Tu mamy jakieś wejście. Lumos. Lumosem sobie rozświetlimy, bo przecież po to mamy. Okej, okay, za wiele tu nie było. No, za wiele tu nie było. Ale luz. Teraz jakby to powiedzieć, Claire? Prosto z mostu walimy. Nie ma co. Prosto z mostu walimy i tyle. Wiem, że jej się to nie spodoba, ale niestety. Niestety. Not sure how I'd fare in a little place like this. God damn it! O. To latanie można by było jeszcze troszkę ulepszyć. Gdzieś tam kaczeńce są. Oh, I do hope my brother is all right. Madame Beaumont, I believe I have some news of your brother. Badolf? What do you know of my brother? I regret to say that Bardolf had been turned into an Inferius, and I had to kill him. What? But how could you possibly think that an Inferius was my brother Bardolf? That's absurd! He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No! No! This can't be! I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolf! No, powiem wam, że nie jest to za fajna rzecz. Bardolf, dear brother. Ale umarł przynajmniej broniąc cholera najbliższych. No, próbował przynajmniej. Także to się liczy. No nic, moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zapraszam was na inne odcinki na moim kanale, na inne serie przede wszystkim. Widzimy się kiedy? W opisie macie informacje. Pozdro, Szeweral. Hej, hej!